W dzisiejszym odcinku Ewela przygotowała dla mnie quiz, który będę musiał rozwiązać. Jeśli uda mi się go dobrze rozwiązać, dostanę 5000 gemów. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, mamy tutaj części skinów. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj skina. No właśnie, wy możecie odpowiadać razem ze mną w komentarzach. No i słuchajcie, jeśli lubicie quizy na naszym kanale, koniecznie zostawiajcie łapy, subskrybujcie nasz kanał, bo lecimy po 400 tysięcy. No i będzie nam bardzo miło, jeśli to zrobicie. Słuchajcie, co to za skin. I mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj świeczkę z knotem i mamy tak. O, choinka. Gold Digger, Farmer Caleb i Private Pyle. Ej, czekajcie. Gold Digger to by było chyba najlepsze, co tutaj może być, ponieważ jemu prawdopodobnie przydałaby się świeczka. Zobaczmy, czy to prawda. Ej, dobra, mamy jeden punkt na początek, lecimy dalej. Co to za skin? To będzie pszczółka chyba. To będzie... Chociaż nie. Ej, to nie jest pszczółka. Tutaj mamy tak. Farmer, Farmer Eli, Oficer Lee. I wydaje mi się, że to będzie Farmer, Farmer... To może być Farmer Eli, dlatego że skiny chyba tutaj się jakoś nazywają. Czekajcie. Bum. Dobrze, ej, dwa punkty już na początek. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ogólnie mamy 20 pytań. Przejdźmy tak, Farmer Eli, dokładnie tak wygląda. Ogólnie mamy 20 pytań, ja muszę odpowiedzieć na 15, żeby zaliczyć to. Co to za skin? I tutaj mamy Oficer Lee, Oficer Mark, Oficer Dave. O, choinka. Ej, jaki może być najlepszy dla oficera? Mark. Ja bym dał albo Oficer Lee. Mark, ej, w sumie każdy pasuje, czyli to na pewno jest oficer. Ej, jestem ciekaw, czy wy sami wiecie, czy znacie odpowiedź na to pytanie. Uwaga, uwaga, dobra, dajmy Marka. Marek, bom. Nie, oficer Dave. Serio, czy to jest Ewela? Co ta Ewela tutaj porobiła, to ja nie mam pytań. Tak wygląda ten skinek, lecimy z kolejnym pytaniem. Co to za skin? Ej, to będzie ten troll, tylko czy ten troll... Swamp Troll, Frost Yeti, Itali Troll. No on jest zielony, czyli Swamp, nie wiem jak to przeczytać. Na pewno to odpada, na pewno Itali Troll też odpada. Także bom i proszę państwa, cały skin wygląda w ten sposób. W ogóle jak chcecie kolejny odcinek z serii właśnie co to za skin, dawajcie, dawajcie po prostu w komentarzach, że chcecie. Co to za skin? Ej, co to jest za skin? Panda Bear... Co? Czyli niedźwiedź. Teddy Bear, panda. Ej, to będzie panda. To wygląda w ogóle jakby to było przerobione na czarno-białe. Tak mi się wydaje. No ale dobra. Uwaga, uwaga. Panda. 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 Tak, panda. Proszę państwa, w ogóle, ej, XD. Panda. Niedźwiedź, panda. Okej, okay, lecimy dalej. Szóste pytanie. Co to za skin? Dopiero mamy jedno niezaliczone. Mogę sobie pozwolić jeszcze na cztery. Co to za skin? To będzie jakaś księżniczka, książę. Stumble Queen, Stumble Princess i Princess. Ej, w ogóle ja nie wiem, jak wygląda cały ten skinek, tak szczerze. Chyba, że to jakoś w ręce trzyma. Stumble Queen. No to bardziej jak królowa, korona. To nie jest taka malutka koronka, bo wiecie, dla księżniczki powinna być taka mała, a dla królowej powinna być duża, więc ja bym powiedział, że to jest Stumble Queen. No to się popisałem się nieźle. W ogóle ja nie wiedziałem, że to są włosy. Myślałem, że to jest ręka, więc tutaj chyba muszę sobie zaktualizować system o księżniczkach, bo wiem, że te korony się różnią, a to wygląda na to, że wcale nie. Co to za skin? To trochę wygląda jak hamburger. Jestem trochę głodny, bo jeszcze nie jadłem dzisiaj śniadania. I słuchajcie, ogółem rag, czyli tu ząb, czyli to odpada. Chociaż Nyan Beast. Ej, nie, to jest chyba to. To jest ten taki wielki skin, taki olbrzymi skinek. Ej, nie wiem, widzowie, nie mam tutaj ściągi, w razie czego patrzyłem, czy się nagrywa. Dobra, zgaduję, bom. Dobrze. Dobrze, pamiętałem to, ale tutaj z tym zębem Ewela specjalnie chciała strollować. Pytanie numer 8, a ja mam dwa niezaliczone, w sensie dwie niezaliczone odpowiedzi. Jeszcze mogę sobie pozwolić na trzy. Co to za skin? To będzie Super Bones, Rip Streamer i Sugar Skull. I to będzie albo pierwsze, albo trzecie. Rip Streamer to na pewno nie. Czekajcie, Sugar Skull. Chyba Sugar Skull, ale no bo tutaj takie kolory, bum. Dobrze, jest Sugar Skull. W ogóle, ej, że jest taki skinek, ja jakoś tego w ogóle nie kojarzę. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Co to za skin? Santa Claus. Santa. Mr. Claus. A ja już wiem, znam odpowiedź. Santa Claus. Nie. Santa. Nie, bo to jest Mr.
Klaus, chyba. Chyba? Dobrze mówię? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Uwaga, uwaga, bom! O, to mnie zdziwiło. Ej, to mnie zdziwiło tutaj ostro. To jest Santa Claus? To dlaczego ja myślałem, że nie, że to co innego? O co chodzi? Co to za skin? A to jest bardzo proste, ponieważ mamy takie koło chyba teraz w grze. I mamy tak, deszcz, czyli rain, robot guy i frozen Valkyria. Ej, jeszcze ta frozen Valkyria tutaj wchodzi w grę. Ale ogólnie ja odpowiadam, że to jest deszcz. I tak wygląda ten skinek, mega fajny. Widzę, musimy zrobić tego więcej, bo to mi się podoba. Lecimy z kolejnym pytaniem. Co to za skin? Ej, a jakbym sobie miał tak odpowiedzieć bez pytań, to bym w życiu na to nie odpowiedział. Tutaj mamy tak, Battle Angel, Dry Bones i Skeletal Dragon. Dokładnie, że to dokładnie to jest ten taki kościotrup, ten dragon taki właśnie, więc ja tutaj odpowiadam i okazuje się, że dokładnie tak, widzowie, idzie mi bardzo dobrze, naprawdę idzie mi bardzo, bardzo dobrze. Co to za skin? I jakbym znowu miał odpowiedzieć bez podpowiedzi, to chyba bym nie dał rady. Zobaczmy, tutaj mamy tak, Orbit, Smoke i Anubis. No Anubis na pewno nie, Orbit albo Smoke. Wydaje mi się, że to będzie Smoke, dlatego że ten skin właśnie jest taki ciemny, niewyraźny i ma takie oko, więc to będzie Smoke i wygląda on dokładnie w ten sposób. Jest taki niewyraźny, ale dobrze odpowiedziałem. Jestem zadowolony. Co to za skin z anteną? Co to za skin z taką anteną? Choinka. Stumblebot? Mr. Stumblebot. O, no i proszę państwa. No i co? Mr. Stumblebot czy Stumblebot? No... na pewno nie goblin. A czekajcie, a może goblin mech? Ale dobra, to sobie skasujmy. To był Stumblebot. Ale mnie tu Ewelina zrobiła. No po prostu, widzowie, no po prostu, no co to ma być? Dobra, lecimy z kolejnym. Nie wiem, ile mam dobrze, a ile źle. To mnie trochę zastanawia. 14 pytanie. Co to za skin? Mamy tutaj niebieski, czy... Nie mam zielonego pojęcia. Ej, czekajcie. Skeleton Rabbit. Skeleton Dragon. Nie. Kapitan Goldheart. Ej, dobra, to. Nie, no come on, no... Ej, w życiu bym tego nie odpowiedział. Dlaczego ja na to dobrze... Ja na to źle odpowiedziałem. Dlaczego? Nie wiem, czy mogę się jeszcze w ogóle raz pomylić. Co to za skin? Diamond Banana, Diamond Demon i Kapitan Chyba to jest to? Chyba. Nie, no to jest demon. Co jest? Ej, ja myślałem, że demon to będzie miał jakieś takie pazury, bo jest jeszcze podobny skin. Ej, ale tak czułem, że to jest Diamond Demon. Nie wiem, widzowie, ile mam źle. Lecę dalej. Co to za skin? No to jest bardzo prosty, ponieważ mamy tutaj Greedy Rona, więc tutaj bez zastanowienia, proszę państwa, odpowiadamy dobrze, więc no... No, chyba jestem tak... No, zobaczymy zaraz. 17 pytanie. Co to za skin? King, Brazil King, nie, Stumble King, tak, Lord Byron, nie. Jaki Brazil King? Ej, co jest, widzowie, no come on. No chyba ktoś przemienił tego skina, ja tego skina w ogóle nie widziałem do tej pory. Co to ma być? Dobra, kolejne pytanie, co to za skin? Ninja, Crusader i Black Knight. Ej, nie wiem. Nie wiem, potrzebuję waszej pomocy. Napiszcie teraz w komentarzu, co to za skin. Dobra, dajmy to. Black Knight, Black Knight, Black Knight. No come on, dobra, lecimy dalej. 19 pytanie, co to za skin? Chicken? No chicken, no to proste. Chickenek, proszę państwa, nigdy na nogi nie patrzyłem chickenowi. Trochę się nawet zrymowało. Tak wygląda, fajny skinek, chicken. I przechodzimy do ostatniego pytania. I nie wiem, czy to widzę, zaliczam, czy nie. Co to za skin? Mister Miał, Miał i... Ej, nie Mister, tylko Mrs. Miał, Miał i Kapitan Catface XD. Dobra, to... Jest, jest, ale widzowie, twój wynik to 12 na 20, GG, no gemy w dzisiejszym odcinku nie są moje, no nic widzowie, to by było na tyle, a wy wpadajcie na te filmy, trzymajcie się, cześć.